Witam Państwa serdecznie na zwołanej przeze mnie konferencji w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Lęborka. Właściwie powinno się powiedzieć polityki mieszkaniowej pana burmistrza Namyślaka. Proszę Państwa, pewnie wiecie o tym, ja od 12 lat prowadzę takie doradztwo prawne bezpłatnie dla mieszkańców. Głównie to są sprawy pomocy społecznej, prawa pracy, ale gro tych spraw to jest sprawa właśnie mieszkaniowa. Przychodzą do mnie mieszkańcy i mówią, nawet teraz, mimo że jakby już sprawa jest trochę nabrała rozgłosu, właśnie nawet na jutro, już na dyżurze w środę mam następne umówione osoby, które mówią, że są od lat na liście i ich sytuacja się nie zmienia. Jak nie było przydziału, tak nie było. Proszę Państwa, ja prawie rok temu, bo to było dokładnie 1 marca, zwróciłem się z wnioskiem do burmistrza miasta o to, żeby przekazał mi informację na piśmie w ramach informacji publicznej, ile mieszkań w czasie swojej kadencji, policzyłem od 1 stycznia 2011 roku, przydzielił, kto złożył wniosek, jaka liczba osób w rodzinie i kto otrzymał mieszkanie z tych osób. Po prawie 3 miesiącach otrzymałem pierwsze materiały, to była druga połowa maja ubiegłego roku. No i proszę Państwa, zacząłem wstępnie analizować. Jak Państwo wiecie, pierwsze informacje przekazałem na sesji absolutoryjnej. Tam się mówiło o około 200 rodzinach pominiętych. No i oczywiście było wielkie oburzenie, że co ja tam wymyślam, bo to jest nieprawda i tak dalej. Proszę Państwa, muszę Państwu na początku powiedzieć, jak do tego się zabrałem, ponieważ to nie jest takie proste wbrew pozorom. To jest przykład listy, jaką otrzymałem od burmistrza miasta. Mianowicie jest to tutaj akurat przykładowo rejestr A, bo muszę powiedzieć, że ci, którzy składają wnioski o przydział lokalu mieszkalnego, proszę Państwa, w Lęgorku, są kwalifikowani do 4 rejestrów. Jest to rejestr A, czyli rejestr osób, które starają się o to mieszkanie, to takie najlepsze, o czynszu regulowanym. Jest rejestr B, to są tak zwane wykwaterowania. Jest rejestr C, to są eksmisje orzeczone przez sąd i tych ludzi trzeba gdzieś umieścić. I jest rejestr D, są to przydziały lokali socjalnych. Więc otrzymałem od pana burmistrza w podziale na lata 11, tam 12, 13, aż do 15 roku. Takie właśnie rejestry. One tak wyglądają. Imię, nazwisko, data złożenia wniosku i bardzo ważna sprawa, ilość osób w rodzinie. A w tej rubryce adnotacja, czy ta osoba otrzymała mieszkanie, czy też zrezygnowała, czy też coś innego się z nią stało. Proszę Państwa, według takich rejestrów nie da się ustalić kolejności na liście. A uchwała Rady Miejskiej, która została podjęta w 2001 roku jeszcze, mówi, że kolejność przydziału lokali mieszkalnych jest uzależniona od daty złożenia wniosku. Wręcz jest napisane, że przydziały lokali mieszkalnych są realizowane według daty złożenia wniosku o przydział. Proszę Państwa, ale zaraz, żeby to ustalić, trzeba było pewne rzeczy uporządkować. Mianowicie, jak Państwo widzicie tutaj w tej rubryce ilość osób w rodzinie, pierwsza osoba na liście, 4 osoby w rodzinie, druga 1, potem znowu 4, 5 osób, 4, 2, 1, 1 i tak dalej. Co to oznacza? Problem polega na tym, że te osoby w tej kolejności składania wniosków nie mogłyby otrzymać lokalu mieszkalnego, dlatego że, proszę Państwa, dla każdego rodzaju, czy dla każdej ilości osób w rodzinie jest inna powierzchnia mieszkalna lokalu, który się przydziela. I zgodnie z naszą uchwałą, znowu w załączniku numer 7, jest, proszę Państwa, w naszej uchwały o przydziałach lokali mieszkań jest napisane, że rodziny jedno-dwuosobowe otrzymują do 15 metrów powierzchni mieszkalnej. Wprawdzie słowo jest pokoi, ale to trzeba tak rozumieć, że to chodzi o powierzchnię mieszkalną, czyli nie liczy się kuchni ewentualnej czy jakichś tam dodatkowych rzeczy typu łazienka, WC. Dla rodzin trzyosobowych do 20 metrów powierzchni, dla rodzin czteroosobowych i więcej od 5 do 7 metrów powierzchni na jedną osobę. To jest w rejestrze A, natomiast w rejestrze C i D, proszę Państwa, jest podobnie, ale troszkę inaczej, bo pisze, że dla rodzin jedno-dwuosobowych do 15 metrów powierzchni, a dla rodzin trzyosobowych i więcej od 5 do 6 metrów na osobę. I proszę Państwa, trzeba było ułożyć te wszystkie listy właśnie według ilości osób w rodzinie. Zajęło to niestety dosyć dużo czasu, bo kilka miesięcy. Trzeba było te 7 lat przydziałów przeanalizować. I w wyniku tej analizy powstała właśnie, ja to zrobiłem graficznie, kolorowo, żeby po prostu można było bardzo łatwo zaobserwować, czy przydziały były realizowane właśnie zgodnie z uchwałą. Proszę zauważyć,
tak wygląda rejestr A rok 2011. Rejestr A, czyli komunalne lokale mieszkalne o czynszu regulowanym, czyli na ten czas nieoznaczony, te tak zwane lepsze lokale, tak, niesocjalne. Proszę Państwa, zaznaczyłem kolorem żółtym rodziny, które zostały pominięte, a kolorem zielonym rodziny, które niejako otrzymały poza kolejnością to mieszkanie. Znaczy to, akurat takie, które było. Proszę zauważyć, jest imię, nazwisko, jest data złożenia wniosku po kolei, od najstarszej. Jest, proszę Państwa, ilość osób w rodzinie taka sama, czyli takie samo mieszkanie. W takim, gdyby te rodziny po kolei otrzymały mieszkania, to pierwsze mieszkanie powinna otrzymać rodzina z pozycji numer jeden. A przepraszam, a to uwzględnia te Wasze obliczenia, to, że któraś z tych rodzin mogła odmówić, mówią, tak, niezadowolona, nie, dziękuję, tak, nie chcę przyjmować. No więc od razu chcę powiedzieć, że problem polega na tym, że odmówić mogła rodzina w rejestrze praktycznie D, tak? I to się zdarzało, takie rzeczy, nawet są chyba 3 lub 4 osoby przez te 6 lat, które odmówiły trzykrotnie, co oznacza, że schodzą na ostatnie miejsce. Natomiast nie ma informacji od burmistrza miasta, czy są rodziny, które odmówiły raz lub dwa razy. Niemniej, nawet jeśli takie były, przypuszczam, że były, natomiast pytając panią Weichert, otrzymałem informację, że nie ma takich pisemnych informacji, bo moje pytanie było proste, czy jest notatka służbowa, urzędowa, podpisana przez tą osobę, która rezygnuje? Nie, nie ma. W takim razie skąd wiecie? No my tam, prawda, my tam wiemy. I w związku z tym być może jest kilka takich spraw, może nawet kilkanaście, ale powiem szczerze Państwu tak. W wyniku tej analizy, analiza jest od 1 stycznia 2011 do 20 października 2017 roku, czyli prawie bez 2,5 miesiąca, tak, 2,5 miesiąca, okres 7-letni. 430 rodzin zostało pominiętych w przydziałach lokali mieszkalnych. 430 rodzin. Natomiast 340 rodzin są to rodziny, które otrzymały lokale jakby niezgodnie z kolejnością. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, na żółto to są rodziny pominięte, na zielono te, które otrzymały lokal niezgodnie z kolejnością, ale są też żółto-zielone. Są to rodziny, które zostały jednocześnie i pominięte, i które w następnym razem otrzymały lokal przed innymi jeszcze rodzinami. Czyli znowu nie w kolejności. Takich spraw jest naprawdę sporo, jak powiedziałem, 430 przypadków. Pan burmistrz, z tego co udało mi się usłyszeć, bo tak piąte przez dziesiąte, tutaj niektórzy z Państwa... Przerwę jeszcze, tak? Trzeba było nie stukać tym, bo nam w mikrofon będzie Aha, wchodził. Przepraszam, dobrze, przepraszam. Pan burmistrz mówił, że to jest nieprawda, ponieważ w uchwale jest zapis, który mówi, że mieszkanie można przydzielić zgodnie z tak zwanym interesem gminy. A ten interes gminy musi być zgodny z racjonalnym gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym. I ja się zgadzam, tak, że taki zapis jest, to jest prawda. Tylko że ten zapis, proszę Państwa, jest tylko w rejestrze B. Czyli w tych zwanych wykwaterowaniach. Ta analiza w ogóle nie obejmuje rejestru B. A dlaczego? Bo proszę Państwa, w tej samej uchwale nie ma słowa wyjaśnienia, definicji, na czym polega interes gminy. Albo na czym polega racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym. Z przeglądania chociażby tych dokumentów wynika, że to jest wyłącznie decyzja pana burmistrza. I powiem szczerze, ja tutaj nawet zaznaczyłem, w tej chwili nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, ale są 2 czy 3 przypadki, na czerwono zaznaczyłem, ponieważ rodzina, która otrzymała sądową eksmisję z lokalu, została przeniesiona do rejestru B. Czyli do tak zwanych wykwaterowań, mało tego, ta rodzina otrzymała nowe mieszkanie. I to jest problem. Ta nieprzejrzystość działania pana burmistrza, wynikająca też z tej uchwały, powoduje, że ludzie, którzy czekają na mieszkania latami, czasami no właśnie czekają nie wiadomo dlaczego. Tak? Nie mogą też się doprosić informacji, dlaczego ja nie otrzymałem według kolejności. Mimo że takie mieszkanie, które odpowiada ilościowo rodzinie i powierzchni, powinna ta rodzina otrzymać. Pan burmistrz przez te 7 lat wybudował około 180 mieszkań, jednocześnie sprzedał 200 mieszkań. Proszę Państwa, i najwięcej mieszkań otrzymali ci, którzy już mają mieszkania. To jest taki paradoks Lęborka. Nie otrzymują ludzie ci, którzy są w największej potrzebie, tylko otrzymują ci, którzy mają mieszkania. Jak Państwo też pewnie już wiecie, bo to jesteście w Lęborku często,
rodziny, które pozostawiły swoje mieszkania, więc mówię, część została z nich sprzedana na wolnym rynku, a część została przebudowana na takie mniejsze kliteczki, bo tego inaczej nazwać nie można. I tam zostali umieszczeni ludzie z rodzin jednoosobowych. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że te mieszkania nie spełniają podstawowej funkcji, mianowicie nie mają wentylacji. One po prostu wilgotnieją. Z pisma, jakie otrzymałem od MZGK, wynika, że radzą po pierwsze cały czas mieć otwarte okno, po drugie meble odsunąć od ścian, po trzecie meble postawić na podstawkach. Więc ja mam oryginał tego pisma, mogę Państwu po konferencji pokazać. Proszę Państwa, jeśli tak się załatwia sprawę, no to ci ludzie się ciągle do mnie tutaj będą zjawiali, tak? Nawet mam zdjęcia wilgoci, jaka jest na ścianach, w takich mieszkankach. Proszę Państwa, więc jest zalecenie, proszę wycierać to, ścierać ściereczką, prawda, wycierać tą wilgoć. Ludzie mówią, że to jest grzyb. Ja nie wiem, czy to jest grzyb, jest to na pewno wilgoć. Podsumowując, tak? Zarzucasz, że ile mieszkań burmistrz, że tak powiem, wydał ludziom, czy zdecydował o ich przydziale niezgodnie z prawem, czy niezgodnie z uchwałą rady. W analizie jest dokładnie podana liczba na bodajże ostatniej stronie. Tak, 340 mieszkań komunalnych niezgodnie z kolejnością przydzielonych, a 430 rodzin zostało pominiętych. Z tym, że tutaj też podaję, niektóre rodziny więcej niż jeden raz zostały pominięte w przydziałach lokalu. Więc te dwa wskaźniki pokazują politykę mieszkaniową. Problem. Moment, tak? Burmistrz tłumaczy, że te mieszkania komunalne, które wybudował, te nowe, one otrzymują ludzie, którzy zwalniają stare mieszkania, a te mieszkania idą pod socjal, czy też pod inne mieszkania, tak? Czy są takie przypadki, że te mieszkania, które zostały zwolnione, zostały sprzedane na wolnym rynku i te przypadki są udowodnione, że po prostu ktoś poszedł na nową komunalkę, a stare mieszkanie, mówiąc krótko, sprzedane? Ja nie wiem, czy poszedł na nową komunalkę sprzedane, ale od razu powtarzam, z części pozostawionych mieszkań pan burmistrz je sprzedał na wolnym rynku, tak, a część przebudował, tak. Tylko jeszcze raz powtarzam, jaki w tym jest sens? Sensem polityki mieszkaniowej, w ogóle polityki społecznej, jest po prostu wyrównywanie szans, tak? Dla ludzi, którzy sobie nie radzą, bo nie ma tak, że wszyscy ludzie sobie radzą. Jest część ludzi, którzy sobie świetnie radzi i mówi, co mnie tam obchodzi, że ktoś tam nie ma mieszkania, ja mam mieszkanie, ja mam pracę i tak dalej. Ale właśnie jest taka część i od tego jest polityka, bo tego jest samorząd, żeby ludziom pomagać. Natomiast mamy w Lęborku problem tego typu, że zamiast wyrównywania tych szans, mamy niestety propozycję deweloperską, tak, ze strony pana burmistrza. To, że burmistrz mówi, że właśnie ja to zarzucam, że ludzie zostawiają mieszkania swoje, dostają nowe. A dlaczego tych nowych mieszkań nie dać dla ludzi, którzy są na liście? Bo gdyby to zrobił, to już by się w ogóle problem mieszkaniowy najprawdopodobniej skończył. Na dzień dzisiejszy problem mieszkaniowy nie tylko się nie skończył, ale dalej się pogłębia. Pan burmistrz stworzył przez ostatnie swoje lata prawie 400, ja to dokładnie teraz nie znam liczby, ale ponad 400 lokali socjalnych, które trzeba będzie utrzymywać na dłuższą metę. Tylko, że te lokale socjalne, no Państwo dokładnie wiecie, gdzie one się znajdują. Nie chcę powiedzieć, że to są dzielnice całe tzw. faweli, ale są to niestety miejsca, są to całe budynki tej biedy i ci ludzie sobie z tym nie poradzą. Oni tutaj przychodzą, nie wiedzą, co mają robić, ponieważ na ich interwencje MZGK, który zarządza tym zasobem, w ogóle nie reaguje. Mamy w tej chwili jedną sprawę, która jest tam w prokuraturze, bo jeden się już tak uparł po prostu mieszkaniec udowodnić, że to jest wilgoć w tym budynku, że sprawa trafiła aż do sądu a burmistrz w tej chwili powołał biegłą, która ma sprawdzić, czy ta wilgoć rzeczywiście jest wynikiem tego, że jest zła wentylacja, czy może coś innego. Tak? MZGK powołuje się na taki przykład, że w mieszkaniach na przykład u góry nie ma wilgoci, na dole nie ma wilgoci, a jest wilgoć po środku. Tak? No i skąd ona się bierze? No i właśnie tłumaczy, że mieszkanie jest niewietrzone, meble stoją, prawda, przy ścianach i tak dalej. No gdzie mają stać meble? A mało tego, jak się otworzy okno na wietrzenie, a jednocześnie się napali w tym piecu, no to przy takiej pogodzie, dzisiaj jest minus 9 podobno, przy takiej pogodzie no to się nie da ogrzać mieszkania. Tak? Zwłaszcza, że to są mieszkanka, a nie mieszkania. Proszę Państwa, ja o tym chcę powiedzieć, ponieważ mnie no okoliczności zmusiły, żeby to zrobić, ale z drugiej strony chcę powiedzieć również to, że trafił na policję anonim, który mniej więcej, ja go nie czytałem jeszcze, tylko mniej więcej tak brzmi, że burmistrz miasta przyznaje lokale niezgodnie z prawem, a najwięcej tam na ten temat wie radny Schroeder. I mnie policja poprosiła nie na przesłuchanie od razu powiem, tak? Tylko poprosiła mnie o to, czy ja rzeczywiście coś wiem, więc ja im to przekazałem, proszę Państwa, łącznie z tą analizą, którą Państwo otrzymaliście.
Tam są kopie dowodów, tam jest w sumie jest chyba 16 dowodów załączonych do tej analizy, żeby można się było z tym zapoznać, ja tego nie ukrywam. Jeśli tym się zajmie prokuratura, bo moim zdaniem pan burmistrz przekroczył kompetencje swoje, po prostu spowodował niezgodny z prawem obrót lokalami mieszkalnymi. Ja nie kwestionuję, czy nie domagam się, żeby pan burmistrz w tej chwili powiedział, dlaczego to robi. To nie od tego ja jestem. Ja tylko sprawdziłem stan prawny. Chcę powiedzieć tak. Ta uchwała, która właśnie mówi, że burmistrz jednoosobowo na tak zwanym interesie gminy, czy w imieniu interesu gminy, przez racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, jednoosobowo decyduje, kto otrzymuje mieszkanie, a kto nie, jest złą uchwałą. Problem polega na tym, proszę Państwa, że ani jeden radny, ani nawet cała rada nie może zmienić tej uchwały. Jedynym uprawnionym organem, zgodnie z polskim prawem, do tego jest burmistrz miasta. Jeśli on nie wyrazi zgody, proszę Państwa, to rada nie może nic w tej sprawie zrobić. Ja po raz kolejny, teraz już przez tutaj jakby za pośrednictwem mediów, apeluję do pana burmistrza, żeby zechciał zmienić tę uchwałę, a ja deklaruję ze swojej strony pełną pomoc w zapisach. W taki sposób, aby, proszę Państwa, zapisy w uchwale były jasne, przejrzyste, klarowne, żeby nikt nie czuł się po prostu, że jest na prawie, ale to prawo nie jest realizowane. A tak jest dzisiaj. Nieszczęśliwie też się może trochę stało, bo mamy, jak Państwo wiecie, rok wyborczy. Za kilka miesięcy są wybory. Ja nie chciałbym, żeby ta sprawa była przedmiotem walki wyborczej. Dlatego mój apel jest taki do pana burmistrza, że jeśli usiądzie nad tą propozycją zmiany uchwały, ja chętnie przyłożę rękę i swoją wiedzę do tego, żeby tę uchwałę zmienić. Mam nadzieję, że w kampanii wyborczej tego tematu już nie będzie. Natomiast co się stanie z tą analizą, co zrobią organy śledcze, to już jakby nie moja sprawa. Tak to wygląda. Ja mam tyle do powiedzenia. Ja jedną rzecz tylko chciałam dopytać, bo to myślę, że bardzo ważna sprawa pan poruszył, jeżeli chodzi o zamianę tych komunalnych na nowe komunalne mieszkania. Tak. Czyli to jest sprawa, że tak powiem, udowodniona, że rodzinie z eksmisji przyznano lokal nowy komunalny, tak? Zamiast socjalnego. Żeby nie być gołosłownym, ja nie wiem, czy mi się to uda, bo to jest 110 stron, ale tutaj mam na czerwono zaznaczyłem brak podstawy prawnej. Brak podstawy, no właśnie, no musiałbym każdą stronę przerzucić. Nie wiem, czy to nie jest w tej analizie od 1 marca tego roku. I są takie dwie rodziny, tutaj znalazłem, które mają wyrok eksmisyjny, czyli eksmisję z lokalu, a pan burmistrz przenosi je do rejestru B. Czytając literalnie, teoretycznie, burmistrz miasta, właśnie interes gminy, racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym niby ma, tylko ja uważam, że jeżeli rodzina ma eksmisję do lokalu socjalnego, no to... Nie jest w stanie zapłacić czynszu. Proszę raczej. Panią, tego nie wiem, bo nie wchodzę jakby w kieszenie ludzi, tak? To są jakby inne sprawy, ale chodzi o sam aspekt prawny. Jeżeli rodzina ma eksmisję do lokalu socjalnego, no to jak można jej przydzielić nówkę mieszkania, tak? No właśnie. I ludzie się burzą w mieście, bo mieszkańcy to mówią. Ja powiem Państwu szczerze, że ja nie znam ludzi aż tak dobrze, żeby pan burmistrz zna wszystkich prawie tutaj, którym przydziela, bo pan burmistrz nie rozstaje się w ogóle z listami przydziałów lokali mieszkalnych. Niestety chyba to nie jest podyktowane moim zdaniem troską o mieszkańców, a zupełnie czym innym, no ale to już na to ja nie mam wpływu. Usiądziemy chwilę, jeśli Państwo po konferencji, ja spróbuję znaleźć to, bo są takie, mówię, przypadki, tak? Dla mnie jest to zupełnie nielogiczne i pozbawione podstaw prawnych, ale pan burmistrz takie ruchy wykonuje. Ja myślę, że tutaj pewna rutyna powstała, bo naprawdę, proszę Państwa, przesiać te rejestry po kolei, ustalić według ilości osób w rodzinie, a następnie według daty złożenia wniosku, mi to zajęło kilka miesięcy. To nie jest takie grzebanie się. Ja przypuszczam, że gdyby jeszcze dodatkowo trzeba prześledzić całą uchwałę Rady Miejskiej, proszę Państwa, których uchwał jest 7. Od czasu pierwszej było 7 nowelizacji. Jedna zresztą uchwała w 2011 roku zmieniła prawo w taki sposób, że rejestr C, ten socjalny, te eksmisje, zostały wyłączone z daty
z kolejności otrzymywania lokali według daty złożenia wniosku. Dopiero, proszę Państwa, skarga mieszkańca, naszego mieszkańca do Rzecznika Praw Obywatelskich spowodowała, że najpierw sąd wojewódzki, a następnie sąd naczelny administracyjny uznał te zapisy niezgodne z prawem i to wróciło 23 września 2014 roku. Te przepisy wróciły, że rejestr C podlega przyznawaniu mieszkań według kolejności, według daty składania złożenia wniosku. I myśmy uwzględnili to, proszę Państwa, tutaj w tej analizie, na zielono, znaczy samą tylko data na zielono jest podana, że nie bierzemy tego pod uwagę, o, na przykład tutaj zostało przydzielone mieszkanie, w ogóle poza kolejnością, ale my tego nie kwestionujemy, ponieważ wtedy jeszcze to prawo istniało, tak, że burmistrz mógł sobie, nie patrząc na jakąkolwiek kolejność, przyznawać lokale socjalne, te z eksmisji, według własnej kolejności. Ale proszę Państwa, mnie tylko dziwi, że człowiek tak doświadczony, jak pan burmistrz na Myślach, który wie, że no tutaj zresztą jest od wielu, wielu lat i wie, jakie kontrowersje budzi problem mieszkaniowy, jakby brnie w to. Brnie, utrzymując, że jest to dobre dla miasta i tak dalej. Moim zdaniem, mógłbym to udowodnić na tej zasadzie właśnie sprzedaży lokali mieszkalnych, że zamiast sprzedawać te lokale mieszkalne, proszę Państwa, można by było je przydzielić ludziom, którzy są na liście i problem by po prostu przestał istnieć, tak? Jeśli nie całkowicie, to prawie by przestał istnieć. Bylibyśmy jedną tutaj z gmin, która tego problemu mieszkaniowego nie ma. Ci ludzie, proszę Państwa, bo problem polega na tym, miasto się wyludnia. Jak Państwo wiecie, z 40 tysięcy zostało nas około 30 tysięcy, tak? Wyjechali głównie młodzi ludzie. A dlaczego? Bo mimo, że jest koniunktura w tej chwili, jak wszyscy mówią, pensje rosną, znaczy zarobki rosną, jest podaż na rynku, popyt, nie ma żadnego problemu, można sobie kupić mieszkanie. Ale ta koniunktura jakby jeszcze nie dotarła do takich miast jak Lęborg. Gdańsk, czy tam Trójmiasto, Warszawa, Poznań, Szczecin. Tam są pensje i to wszystko to są zdecydowanie wyższe. Koszty utrzymania też, ale tam można więcej zarobić. Ludzie tam się przenoszą, bo chcą więcej zarabiać i tam ich stać na wynajem mieszkania. Skoro tam ich stać na życie, to oni się w ogóle przenoszą z swoimi rodzinami. Gdyby polityka mieszkaniowa u nas zadbała o tych ludzi, którzy nie zarabiają właśnie tyle, bo zarabiają na warunkach lęborskich takie pieniądze i można było im właśnie te wybudowane mieszkania, czy też w inny sposób przerobione przydzielić, oni by tutaj zostali. Oni by nie emigrowali by stąd. Ale była taka też kwestia podjęta, że przydzielono między 2011-2017 tylko z listy A 10. Tak, z listy A, czyli z tej rodziny komunalnej, tak zwanej tych lokali na czas nieoznaczony. Tak, z rodziny, z rejestru A przydzielono wyłącznie 10 lokali, tak? No mówię, pan burmistrz za główny jakby swój cel uważa rejestr B. My go, mówię, nie analizujemy, bo przez te dwa zapisy, które są niedookreślone, nie da się, że tak powiem, zarzucić burmistrzowi, że nie działa zgodnie z interesem, bo zawsze powiesz, że to jest interes. A jaki? No jest interes. I to jest koniec jakby dyskusji. Więc my tego nie analizowaliśmy. Te wszystkie dane, które tutaj podaję, dotyczą rejestru A, C i D. Jest jeszcze mały problem. Może nie problem, ale znowu coś, co jest niezgodne z uchwałą, a powstało. Mianowicie istnieją dwa rejestry C. Rejestr C dla osób, które otrzymały eksmisję z prawem do lokalu i rejestr C dla osób, które otrzymały eksmisję bez prawa do lokalu. Uchwała nie rozdziela w ogóle tych dwóch typów. Uchwała nasza mówi wyłącznie o rejestrze C, co jest przydział lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, eksmisję, tak? Eksmisję. No eksmisja jest z prawem do lokalu lub nie, ale nasi urzędnicy, no i pan burmistrz rozumiem to honoruje, uznali, że trzeba stworzyć dwa rejestry. Tak? I w rejestrze C są dwa rejestry. Ja nie wiem, dlaczego tak to zostało zrobione. No, można wziąć pierwszy z brzegu, to co otrzymam od pana burmistrza. To jest ten rejestr C z prawem do lokalu socjalnego. Akurat tutaj, o, a tutaj proszę, bez prawa do lokalu socjalnego. I jest to zupełnie oddzielna lista. Teoretycznie to nie jest jakby zły pomysł, bo proszę państwa, dlaczego osoba, która nie ma prawa do lokalu, ma otrzymać lokal przed osobą, która ma prawo do lokalu, tak? Ale proszę Państwa, to trzeba uchwałę zmienić. Prosta rzecz. Burmistrz przychodzi, proszę Państwa, jest taki problem, wynik. Proszę zrobić, proponuję zrobić dwa rejestry i według tych dwóch rejestrów przyznawać. I to jest logiczne. Niestety również w tym rejestrze bez prawa do lokalu są pominięcia. I właściwie tutaj nie ma rejestru, poza tym rejestrem B, którego nie analizowaliśmy, nie ma rejestru, gdzie nie ma pominięć. To jest sprawa problematyczna. I myślę, że burmistrz z tego powinien wytłumaczyć. Ja od wielu lat proszę, żeby pan burmistrz
zajął publicznie stanowisko na sesji rady na temat polityki mieszkaniowej, do czego dąży, ale pan burmistrz nie zabiera głosu. A czy państwo jako rady byliście zapewnieni, że społeczna kontrola odbywa się w latach tych 2011-2017? Tak. Na Komisja Gospodarki Miejskiej, której przewodniczącym jest pan Włodzimierz Klata, wystosowała pismo do pana burmistrza z prośbą o informację, jak działa komisja, i pan burmistrz pisemnie powiedział, że komisja działa. Potem się okazało, prawda, że komisja nie działa i to nie działa od roku 2011. Więc pan burmistrz szybko zlecił prawda, ofertę, to znaczy tylko ogłoszenie o naborze do tej komisji i komisja bodajże, nie wiem, we wrześniu tamtego roku została wybrana dopiero po tych 6 latach nieistnienia de facto. Czyli nie było społecznej kontroli? Nie, no z tego wynika, że nie było. To tak. Nie wiem dlaczego, czy ktoś wprowadził pana burmistrza w błąd, jakiś urzędnik, ale nie chce mi się wierzyć, proszę państwa, nie jesteśmy Warszawą ani Gdańskiem, gdzie po prostu nie można się aż urzędników doliczyć. Pan burmistrz zna każdego urzędnika, a ten dział, proszę państwa, dział, który no, przyznaje lokale mieszkalne, został od niedawna, jest oddzielnym referatem. Na jego czele stoi pani Elżbieta Weicher, która w tym dziale pracuje od hen, już nie pamięta nawet od kiedy. I pan burmistrz z nią bardzo wszystko analizuje, więc nie mógł wiedzieć, tak? Zwłaszcza, że pani Weicher odpowiedzialna jest za zwoływanie tych komisji. Myśmy pytali, czy zwoływała. Mówiła, że nie było chętnych na przychodzenie, prawda? Więc takie rzeczy. W ubiegłym roku pojawili się chętni. Pojawili się chętni po ogłoszeniu, zostali oni uchwałą Rady zatwierdzeni i ta komisja, z tego co właśnie słyszałem tydzień temu, zdaje się, miała konferencję i prosiła o informację, więc ja te wszystkie dokumenty, które państwo widzicie, przekażę również komisji. Mnie osobiście dziwi, to jak państwo pamiętacie, zadałem na sesji pytanie, dlaczego komisja rewizyjna się tym nie zajmuje? Dlaczego radni, nawet nie z komisji rewizyjnej, się tym nie zajmują? Dlaczego radni, proszę państwa, wyrażają zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych na wolnym rynku, gdy cały czas istnieje kolejka ludzi do otrzymania lokalu mieszkalnego? Nie mam odpowiedzi. Żadnej. Po prostu tak głosują radni. No ale to jest jakby oddzielny temat, dlaczego radni tak głosują. Pytania jeszcze? Tak? To dziękuję uprzejmie w takim razie. Podsumowując tę chyba, nie wiem, 15 czy 20-minutową konferencję pana Schroedera, generalnie zarzuca, że miasto i burmistrz jakby nieprawidłowo rozdziela lokale komunalne i to dotyczy około tam 300 lokali, część na przykład osób jest pomijanych na liście, część przydzielając są lokale osobom, które na tej liście, którym się mieszkania chyba nie należały, tak, ale generalnie ponad 300 mieszkań przydzielono niezgodnie z uchwałą Rady. Nie mówię, że niezgodnie z prawem, ale niezgodnie z uchwałą Rady. No trudno mi do tego się odnieść. Ja nie znam takich sytuacji. My przede wszystkim realizujemy kilka programów. Tak? Po pierwsze, budujemy nowe budynki. W nowym budynku mieszkanie może dotrzymać ktoś, kto zwolni swoje stare mieszkanie. Za małe, za duże. No, przejdzie z piętra na dół i tak jak wybudowaliśmy, czy kończymy w tym roku budowę 200 mieszkań komunalnych, tak 200 mieszkań na pewno zostało do miasta zwróconych. To jest po pierwsze. Po drugie, mieszkania przydzielamy mieszkania socjalne. I mieszkania socjalne w pierwszej kolejności przydzielamy tym, którzy mają wyrok o eksmisję. Ktoś ma wyrok o eksmisję i my ten wyrok realizujemy. Różne są oczywiście te wyroki, bo jeden zalega 200 tysięcy, drugi zalega 100, trzeci 5. Mieszkania z wyroków o eksmisję realizowane są do gminnego zasobu lokali socjalnych. Oczywiście, że są różne problemy, pytania i wnioski tych mieszkańców, ale wszyscy oni są realizowani do gminnego zasobu lokali socjalnych. Jeśli chodzi o przydział mieszkań komunalnych, to w zasadzie w ostatnich latach nie przydzielaliśmy żadnego mieszkania. No i teraz proszę o pytania. W rejestrze pana zła się osoba pani Sośnicka bodajże. Sośnicka. No. Ale ja wiem, że pan może nie kojarzyć. No mogę nie kojarzyć. Natomiast ona nie miała żadnego przydziału lokalu. Tak naprawdę straciła ten lokal, a znalazła się w rejestrze mieszkań komunalnych, tak? Czyli w jaki sposób do tego rejestru się dostała? Z Exmis, tak. No, dostała się do rejestru mieszkań tych. To jest prosta metoda, ona jest wszystkim znana. Jeżeli ktoś zalegał za mieszkanie, tak? Zalegał za mieszkanie. Wszystko uregulował.
uregulował, bo to jest podstawowa rzecz. Przecież my nie wnioskujemy do sądu o eksmisję z powodu tego, jakiegoś innego, tylko zaległości. Jeśli ktoś uregulował, nie ma żadnych zaległości, może do nas się zwrócić o przydział innego mieszkania. No może. Tak przecież dostali państwo, którzy na Kosaka mieszkali, tam z tym pan Czaja, który tam wiecznie błamował panu Czaji, który na wózku inwalidzkim dostał mieszkanie na ulicy Teligi. No dostał, tak? No przecież to zwolnił swoje, zresztą dużo większe i dostał. Mieli wyrok o eksmisję, ale ten wyrok już nieaktualny. Oni wszystko uregulowali, wszystko zapłacili. No to co w tym jest złego? Bo ja się ciągle pytam o to, czy ja robię źle, czy ja robię dobrze. Pomagając ludziom, to ja robię źle, czy ja robię dobrze. No bo jeżeli, nie wiem jaki pan ma przypadek, bo na pewno wszyscy, którzy dostali w nowym, zwolnili swoje mieszkania. Czy on miał wyrok? Może miał wyrok, ale wszystko uregulował. No to co jest w tym złego, że ktoś zwolnił mieszkanie 70 czy 50-metrowe, dostał mniejsze. No to o to macie państwo do mnie pretensje, że ktoś zwolnił swoje mieszkanie? No, że chcielibyście, żebym ja bardziej rygorystycznie podchodził, bo to jest taki wniosek, tutaj się nasuwa, żebym ja bardzo rygorystycznie podchodził do tych wyroków o eksmisję. Wie pan, kogo się da to na ulicę, kogo się da to gdzieś tam? No tak nie jest. No, my realizujemy te wyroki, zrealizowaliśmy ich bardzo dużo i większość ludzi przenosi się sama. Bo naprawdę nie sztuką jest, żebyście za chwilę podjechali pod jakiś budynek i komornik będzie tam przenosił kogoś. No. No to ja się pytam, czy to, co my robimy, to jest źle, czy to, co my robimy, to jest dobrze? Czy to, że my przydzielamy mieszkania w nowym budynku tylko tym, którzy zwolnią swoje stare, no to jest lepiej, czy może byśmy zaczęli z listy przydzielać, tak? No i wtedy co by się zaczęło dziać, tak? Jedni kupują mieszkania, drudzy dostają za darmo obok w klatce. No co by się stało? Ja ciągle się pytam, jeżeli jest jakaś konkretna sprawa, to proszę ją pokazać. Czy pani, no nie wiem... Radny zarzuca coś takiego podczas konferencji, jakby, że miasto daje, że w Lęborku miasto pomaga ludziom, tym, którzy już mają mieszkania, a nie tym, tak naprawdę mieszkań nie mają i są w najtrudniejszej sytuacji. No przecież jeżeli ja mówię, że ktoś dostaje mieszkanie w nowym budownictwie, tak, i zwalnia swoje 70 metrów, zwalnia swoje, my część tych mieszkań sprzedajemy. Oczywiście, że je sprzedajemy. Jeżeli mi się zarzuca, że jest 8 milionów długów, tak, no to ja coś z tym musiałem zrobić. Dzisiaj mieszkańcy w zasadzie wszyscy płacą. Wszyscy płacą. Pomysł taki, że mam mieszkanie komunalne i nie muszę płacić, no to dla tych wszystkich mieszkańców miasta innych, no to jest trochę taka ciekawostka, tak? My dzisiaj mamy około 10% mieszkańców, którzy zamieszkują w budynkach komunalnych, miejskich. Około 10%. Z tego niecałe 5% to są mieszkania socjalne. No i tak to wygląda. I to, że, to znaczy, co miasto pomaga? No miasto samo jest inicjatorem, bo przede wszystkim musieliśmy utworzyć gminny zasób lokali socjalnych. Co to jest gminny zasób lokali socjalnych? W tych budynkach, w których mieszkali ludzie, mający prawa najmu, na czas nieokreślony, myśmy ich musieli stamtąd wyprowadzić, dać im nowe mieszkania, żeby do tych mieszkań przeprowadzić tych, którzy nie płacą. No i tak to się stało. I o co jest pretensja? O co, że część ludzi poprawiło swój byt, że część ludzi dostało mieszkania socjalne? O to jest pretensja? Czy o to, że ktoś dostał mieszkanie socjalne poza gminnym zasobem lokali socjalnych? No najczęściej, jeśli takie przypadki miały miejsce, może jeden, może dwa, no to przecież na wniosek znowu państwa, tak? No bo ja się pytam, co my źle robimy? Że budujemy mieszkania źle? Że przydzielamy tym, którzy mają i zwalniają nam mieszkania raz na lokale socjalne, a dwa, te mieszkania, które są we wspólnotach mieszkaniowych, bo żebyśmy to do końca wiedzieli, te mieszkania są sprzedawane, bo mieszkańcy nie chcą, żeby do nich wprowadzać no, kogoś, kto nie płaci, kogoś, kto tam zakłóca porządek. No i tak to jest. Dzisiaj mamy prawie 650 lokali socjalnych zgromadzone w gminnym zasobie lokali socjalnych i do tego lokalu jeszcze, jeśli ktoś nie płaci, tak, czy ma kłopoty, czy nie płacił, to wszyscy dostają mieszkania socjalne w tym gminnym zasobie. No i to tak jest. Jeszcze jeden zarzut jest stawiany, był na konferencji. Proszę. Że przez kilka lat nie było społecznej komisji, tak, która by jakby to nadzorowała. No przecież komisja jest, przecież może wszystko nadzorować. Cały... Nie wiem, ja ze mną nikt na ten temat nie rozmawiał, ale przecież tak, też takie pytanie. No a kto się skarży na ten nasz system? No ja nie mam żadnych skarg, oprócz pana Schroedera.
Ja nie mam żadnych skarg do Rady Miejskiej na działalność burmistrza w tym, że komuś dał bez jakiejś kolejki. Ja nie mam takich skarg, bo mieszkanie socjalne z wyroku eksmisji, to pamiętajcie Państwo, że to nie jest żadna kara, że to nie jest żadna nagroda. To jest mieszkanie z wyroku eksmisji. No więc jeśli my staramy się tych ludzi jakoś tak, no, żeby z nimi rozmawiać, żeby się przenieśli, żeby nie robić tych wyroków, żeby nie eksmitować tak spokojnie, no to co w tym jest znowu złego? No, tu się pokazuje, ja w telewizji tam gdzieś eksmisje robią, jednym tu, drugim tam. No my spokojnie ten proces żeśmy przeszli. 650 osób zajmuje lokale socjalne. I to prawie wszyscy, nie z innego tytułu, jak z tytułu zadłużenia. No, możecie sobie to Państwo porównać w Słupsku, możecie porównać sobie w innym mieście, jak to wygląda. Ile lat czeka się na mieszkanie socjalne, jeśli się jest właścicielem lokalu? Bo można być właścicielem lokalu, komuś wynająć i ktoś się nie chce wyprowadzić. Ile lat się czeka, żeby ten wyrok zrealizować? U nas się czeka 3 miesiące. Wszyscy dostają mieszkania socjalne po wyroku eksmisyjnym. Wszyscy dostają mieszkania socjalne. No to co jest znowu w tym złego? To, że właściciel będzie czekał teraz 5 lat na to, żeby mu to mieszkanie zwolnić, to jest dobrze czy źle? No bo dla mnie to jest źle. I my staramy się te potrzeby realizować. Te potrzeby realizować. Jeżeli chodzi o te pominięcia na... No ale to mówię, jeżeli jakieś pominięcia są, no to są przy przydzielaniu lokali socjalnych... Pana burmistrza w tych latach 2011-2017 wszystko było zgodnie z prawem. No ale przecież, jeżeli ja mam wyrok o eksmisję, tak? Miasto ma wyrok... Z rejestru, a nie było żadnego mieszkania przydzielonego. No może tak, no ale to proszę z jakieś tam lata, no. Mieszkania przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, żeby zrealizować wyroki o eksmisję, miasto musi mieć mieszkania socjalne, tak? No musi mieć mieszkania socjalne. W budynkach, w tych, których wyznaczyliśmy na lokale socjalne, te osoby, które mają najem, płacą uczciwie, przeniesione zostały do zasobu nowego. I tam powstały mieszkania socjalne. No co jest, ja się pytam, no co my robimy złego? To, że przydzielamy mieszkania socjalne, no to, że nie wszyscy dostaną mieszkanie w mieście za darmo od ręki, no to jest prawda. Ale myślę, że my już ten proces, o którym mówiłem, tego przeprowadzenia ludzi, którzy nie płacili, mieli zaległości i nie byli sobie w stanie poradzić, tak? My go prawie kończymy. Prawie kończymy. Dzisiaj myślę, że 95%, może i więcej osób, które zamieszkują we wspólnotach mieszkaniowych, płaci czynsz regularnie. I wszystkie potencjalne zaległości zostały pospłacane. W takim razie po co jest rejestr i ta kolejność, skoro można to mieszkanie przydzielać, tak? Też poza kolejnością? No ale kto miał poza kolejnością przydzielone mieszkanie? Mówi Pan o wyroku o eksmisję? To również. No ale wyrok o eksmisję, no niech Pan że zrozumie to, że to jest nasz wyrok o eksmisję. To znaczy miasto może wystąpić o eksmisję, miasto może zawiesić wyrok eksmisyjny, miasto może odstąpić od realizacji wyroku, jeśli ktoś zapłacił. To jeżeli ktoś zapłacił i Pan by przyszedł jutro rano z tą Panią Kowalską, która zapłaciła te 30 tysięcy długu i Pan by przyszedł i mówi, niech Pani burmistrz, niech Pan nie robi tego wyroku, bo no po co, przecież już wszystko zapłacili, będą płacić na bieżąco. To co Pan by nie przyszedł, z nią nie poprosił o to, żeby może to zawiesić, niech to poleży? No bo Pan nie przyszedł z tym, tylko Pan mówi, nie, wie Pan, czy ona miała 2 tysiące długu, czy miała 15 tysięcy długu, Pan musi to zrealizować. Nie, nie, nie. Miasto występuje jedyną przesłanką, którą ciągle cały czas mówimy o tym do mieszkańców, jest to, że trzeba płacić za mieszkanie. Dzisiaj mieszkanie w nowym budownictwie kosztuje 5 zł za metr. 5 zł. To jeżeli ktoś ma 50 metrów, to jest 250 zł. Wie Pan, co ludzie mówią, jak przychodzą tutaj? Tyle to ja bym też zapłacił. Wszyscy by zapłacili. Więc to jest ten problem, że dzisiaj mieszkanie wynająć to jest, no powiedzmy 1000 zł, tak? Albo 1500, a w mieście jest 250. No, no i to jest ten główny temat, tak? Ale to nie pozwala nikomu na to, żeby nie płacić czynszu. No to jak my możemy zrobić, że my nie będziemy reagowali, nie będziemy robili wyroków, nie będziemy wyroków, które są... Ja nawet zawsze powtarzam mieszkańcom. Ja mówię, no dopóty Pan mieszka, no musi Pan to uregulować. Bo jak będzie wyrok o eksmisję i nie będzie Pan regulował, no ja go muszę zrealizować. A dlaczego mam go nie realizować? Z jakiego powodu? Z powodu jakiego? No to go realizuję. Przenoszę do gminnego zasobu lokali socjalnych. Tam, gdzie ludzie mają zaległości. Ale przecież też nikt nie powiedział, że taki człowiek jest skazany teraz na całe życie w tym mieszkaniu socjalnym. Może podjąć pracę,
może spłacić swoje długi. Na dzisiaj bardzo wiele osób odpracowuje swoje długi i może nawet kiedyś przenieść się do mieszkania komunalnego, bo tak naprawdę to mieszkanie socjalne jest miastu potrzebne. I tam mieszkają tylko ci, którzy mają zaległości. Jeśli ktoś nie ma zaległości, może wystąpić o zmianę tego mieszkania, bo my mieszkań socjalnych nie będziemy budowali. Mamy ich około 650 i nie mamy żadnej potrzeby, żeby... No to państwo wiecie, że mieszkanie socjalne w mieście Lęborku kosztowało jeszcze niedawno 50 groszy. Pan redaktor słyszy? Tak. No, czyli 30-metrowe mieszkanie kosztowało 15 zł. No to co? Tak, miasto ma 650 lokali socjalnych, tak? A ile z lokali komunalnych? Wszystkich razem mamy 1550. To są lokale komunalne miejskie, tak? To są mieszkania miejskie, bo te mają czynsz niższy, 50 groszy, a tamte mają czynsz wyższy, 5 zł, no średnio, bo to średnia jest kwota. Innego modelu nie ma, są socjalne i komunalne, tak? Tak, mówi prawo, tak. O socjalnych mieszkaniach, socjalne mieszkanie jest osobie, przydzielane osobie będącej w niedostatku. Najczęściej po wyrokach eksmisyjnych. Czy można mniej więcej określić liczbę, ile od tego 2011 do końca 2017 w tym czasie, jaki jest ruch takich mieszkań rocznie? Około 400 mieszkań socjalnych. Rocznie? Nie, wszystkich. Wszystkich. 50 rocznie, no. To tak nie, to tak no dobrze, ale 50 jest taki ruch w mieszkaniach, tak, to jest 50 tak, rocznie, tak? Tak. Myślę, że tak, może trochę mniej nawet. Nie? Może trochę mniej. I te mieszkania socjalne to jest no, ponad 90% to są mieszkania przydzielane po wyrokach eksmisyjnych. Po wyrokach eksmisyjnych. Osobom, które są w niedostatku, mają wyrok sądowy o eksmisji. Jeśli ma wyrok sądowy, zapłacił, może tam dalej mieszkać. Może tam dalej mieszkać, bo przecież my nie mamy potrzeby, żeby... Jaki jest inny powód? No jeszcze jest powód, żeby ktoś nie zamieszkiwał, no ale to już chyba państwo też nie będziecie bronili tych, którzy mają mieszkania komunalne, nie zamieszkują i mają tam mieszkać. No. Ale takich przypadków o niezamieszkiwaniu to jest, nie wiem, może 10. Zresztą sądy na dzień dzisiejszy bardzo przychylnie rozpatrują te wnioski, czyli osoba, która nie mieszka, bardzo rzadko ma wyrok o eksmisję. No bo ona zawsze to tłumaczy, że będzie mieszkała, albo przyjdzie mieszkać i tak w kółko. A ile jest na czekających w Lęborku na mieszkanie socjalne bądź komunalne? Wszystkich razem jest 200. W sumowaniu pan Maciej Schroeder napisał, że, no. Tutaj cytuję, burmistrz miasta Lęborka Witold Namyślak dokonał łącznie 340 przydziałów komunalnych lokali mieszkalnych, niezgodnie z kolejnością określoną przepisami prawa. No to wie pan, powyższe działanie nosi znamiona przestępstwa, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, artykuł 231 Kodeksu karnego. No. Pokrzywdzeni i jednocześnie poszkodowani w tej sprawie są osoby ujęte na liście przydziałów lokali mieszkalnych w rejestrach A, C, D i pominięte w kolejności przydziałów lokali w analizowanym okresie. Dodam, że to jest okres 2011-2017. No. Ilość pominięć wynosi 430. No ale no, ja nie jestem w stanie się do tego odnieść, naprawdę. No naprawdę nie jestem w stanie. Z rejestru A w zasadzie żadnych mieszkań nie przydzielaliśmy. Z rejestru C są to mieszkania przydzielane na podstawie wyroku eksmisyjnego. Wyroku eksmisyjnego. To nie jest, że ktoś ma jakieś prawo do czegoś. To miasto ma prawo do zrealizowania wyroku eksmisyjnego. Miasto ma prawo wyprowadzić kogoś, ma prawo pozostawić, jeśli uważa, że sprawy zostały uregulowane. No i ktoś tam mieszka, tak, nie ma tytułu prawnego do lokalu, ale mieszka. My nie mamy potrzeby, żebym ja tutaj teraz był jakby z drugiej strony atakowany, tak? Za to, że robimy wyroki eksmisje, że ludzie lądują gdzieś tam w pomieszczeniach tymczasowych, gdzieś... No nie mamy takiej potrzeby, ale to, żeby uporządkować i to, żeby przeprowadzić osoby z mieszkań, ze wspólnot mieszkaniowych, z mieszkań, które są nieopłacane, są niezapłacone czynsze, przenieść na mieszkania socjalne, to my takie prawo mamy. I to realizujemy. I będziemy realizowali tak długo, aż wszyscy, którzy będą mieszkańcami Lęborka, będą płacili za swoje mieszkania. Myślę, że to państwo się też, że tak powiem, delikatnie głowami pokiwacie, czy nie? No właśnie, no dlatego ja się dodaję pytanie. No, z rejestru D naprawdę bardzo mało osób dostaje mieszkanie z rejestru D. Bardzo mało osób dostaje mieszkania. Główne wszystkie mieszkania, które zostały te nowe, poszły z rejestru B, o którym pan Maciej w ogóle nie mówi. No, więc ja się pytam konkretnie, kto z tego wyroku o eksmisję jest poszkodowanym?
Kto z tego wyroku o eksmisję ma pretensje do miasta, że miasto mu zrealizowało ten wyrok? No ci wszyscy, którym nie zrealizowało tego wyroku, czyli zostali pominięci, to oni mają do mnie pretensje? Z tego, co ja wiem, to oni się bardzo cieszą, że nie zostały im zrealizowane wyroki i że miasto uwzględniło ich prośby po zapłaceniu czynszu, że no, pan burmistrz mówi, ja mówię, jeżeli państwo zapłaciliście, my nie potrzebujemy tego wyroku realizować, ale dopóty państwo nie macie zapłacone, no to będziemy atakować, no będziemy pytać o to, no, dlaczego nie jest zapłacone. A jeszcze zapytam, a jakie jest zaległości no, mieszkańców wobec miasta? No myślę, że około 8 milionów na pewno. To ktoś może zarzucać tutaj, dlaczego miasto bardziej dba o osoby oczekujące na mieszkania socjalne niż na mieszkania komunalne. Dlatego, że mieszkanie socjalne jest mieszkaniem, które jest przeznaczone osobie będącej w niedostatku. Dlatego. Dlatego, że mieszkanie socjalne w pierwszej kolejności realizujemy wyroki o eksmisję. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie płacą. Ja panu powiem prosto. 8 milionów złotych, w zasadzie lista mogłaby być zrealizowana. No ale skąd te pieniądze? Dlaczego te pieniądze mają nie wpłynąć do miasta? Dlaczego ktoś ma nie zapłacić, no nawet jeśli dzisiaj jest to złotówka za 30 metrów 30 zł? To państwo oczekujecie ode mnie, że co, że nie trzeba tego płacić? No trzeba to zapłacić. No. I to jest główna przesłanka, o której w ogóle w tym nie ma mowy, tak? Bo tej przesłanki, że jak jeszcze ze 2 czy 3 lata temu, jak wszystko furczało, tak? Że jak to jest, że za mieszkania się nie płaci, że są takie zaległości, że tyle jest tych długów, no to nagle jak burmistrz mówi, no to dobrze, no to my zrobimy trochę inaczej, tak? Przeniesiemy tych wszystkich, którzy nie płacą, do gminnego zasobu lokali socjalnych. W międzyczasie się uda pewnie, że część ludzi zapłaci. No pewnie część zapłaci, bo się przestraszy, bo nie chce tego mieszkania swojego stracić, no to dobrze, to część zapłaciło. Nawet jeśli myśmy doszli do tego, że do końca prowadziliśmy postępowanie, bo dopóki nie było wpłaty, to myśmy to prowadzili. Nawet niektórzy wpłacili w dzień wyroku albo 2 dni po wyroku. No to dobrze, tak? No, staramy się, żeby te zobowiązania, które są wobec miasta, zresztą za usługę dość taką na rynku drogą, tak? Bo usługa dostarczenia mieszkania jest dosyć drogie dzisiaj na rynku zewnętrznym, bo to jest ponad 1000 zł. Tak? No to, że my egzekwujemy i chcemy, żeby te zaległości były spłacone, że można je odpracować, że można je na raty rozłożyć, że no to co w tym jest złego? To tu jest przekroczenie uprawnień, to tu jest to, że my te wyroki żeśmy zrealizowali, to, że myśmy przenieśli tych ludzi, że może nawet nie po kolei, tak? No ale dlaczego po kolei, jeżeli ktoś zapłacił, ktoś miał 5 tysięcy i mówi, ja panie, ja w ciągu miesiąca to wszystko spłacę, tak? A drugi nawet nie mówi ile, no po prostu się sam przeniósł, tak? I mieszkania, one są wszystkie prawie takie same, czyli tu nie ma żadnej przesłanki, że teraz ktoś dostał nie wiadomo gdzie. No jak to nie wiadomo gdzie? Na Sienkiewicza, na Grunwaldzkiej, na Malczewskiego, one są wszystkie wymienione. No to są mieszkania mniej więcej takie same. No może ja bym nie chciał na pierwszym piętrze, tylko na czwartym piętrze. No to takie mają ludzie marzenia i problemy, no. Takie mają pomysły. Także ja tutaj nie wiem, no może tam gdzieś jakieś, ja nie wiem, to mi trudno tak powiedzieć, ale realizowaliśmy prosty program budowy mieszkań komunalnych, przenosiliśmy ludzi z mieszkań komunalnych tak, żeby uzyskać mieszkania socjalne i żeby tam można było przenieść tych, którzy nie płacą. I do rejestru B nie ma żadnych zarzutów, bo burmistrz ma prawo to realizować. I pozostałe mieszkania, to jest 95%, to były wyroki o eksmisję. Wyroki o eksmisję. Państwo myślicie, że to co, to takie jest taka przyjemna debata i dyskusja o tym, że kogoś trzeba przenieść na inne mieszkanie? Że to tak się fajnie, tak, wie pan, tak bezmyślnie, nie tak odruchowo. Ja się bardzo cieszę z tego, że udało mi się prawie wszystkie te wyroki, prawie wszystkie, bo niewiele było takich, gdzie myśmy tam musieli komornika, że ludzie się przenieśli. Przenieśli się z tego budynku, gdzie była wspólnota mieszkaniowa, gdzie zalegali, przenieśli się na mieszkanie na Sienkiewicza, czy na Grunwaldzkiej, czy gdzie indziej i bez żadnej wielkiej awantury. Do żadnego jakiegoś wielkiego atakowania tutaj mnie. No. A co myśmy mieli tego nie zrobić? Myśmy mieli teraz jakąś zasadę przestrzegać, która ja nawet nie bardzo wiem jaka zasada, bo jeżeli dzisiaj, no pan powtórzę jeszcze raz, tak, mieli wyrok o eksmisję, w dalszym ciągu nie płacą, w ogóle nic. Zrobiliśmy drugi wyrok o eksmisję i w zasadzie realizując ten drugi wyrok musielibyśmy poprawić mieszkanie. No ale nikt nic nie płaci. No to co ja mam zrobić? No tak jest wyrok o eksmisję, to leży,
Kiedy on będzie zrealizowany? On pewnie będzie mógł być zrealizowany za kilka lat, bo część z tych osób, które tam zamieszkują, dorosną, będą mieli możliwość jakiegoś przesiedlenia, bo my nie mamy sensu przenosić z jednego mieszkania na drugie mieszkanie socjalne, które jest takie samo, tak? Ale też ja nie jestem tutaj żadnym jakimś teraz człowiekiem, który ma atakować, niszczyć ludzi. No nie, ja po prostu daję taką możliwość, że można się przenieść, tak? Można się przenieść na inne, a to mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej, to my od wielu, wielu lat, i Państwo to wiecie, za zgodą Rady, sprzedajemy w przetargach. Sprzedajemy w przetargach. Zresztą Rada podjęła uchwałę, żeby sprzedawać mieszkania najemcom z bonifikatą. No, nawet 85%. Czyli mieszkanie komunalne przez najemcę kupione kosztuje dzisiaj w granicach 15 tysięcy. A my sprzedając mieszkanie to samo, tylko bez najemcy, który się wcześniej wyprowadził, no to uzyskujemy 70-80 tysięcy. No to co w tym znowu jest złego? Tak? Czyli mówimy tak, najemcom sprzedajemy po 15, ale jak się zwolni, to nie można sprzedać, bo będzie 70. Nie, no będzie 70, tak jest. I to, co pan zapytał, panie Adamie, ja naprawdę powtórzę jeszcze raz. Mamy bardzo szeroki program mieszkaniowy. Chcemy budować mieszkania, ale o jedno proszę wszystkich, którzy mają mieszkania komunalne, płaccie swoje zobowiązania, to umożliwi miastu i nie tylko Lęborkowi. W całej Polsce umożliwi na to, że będą pieniądze z tytułu wynajmowania i będzie można budować. Jeśli tego nie będzie, to ani Słupsk, ani inne miasto sobie nie poradzi. My dzisiaj nie płacimy żadnych odszkodowań. Bo jeszcze to trzeba pamiętać, że każdy wyrok o eksmisję przeniesiony przez instytucję pozamiejską, spółdzielnie, nie wiem, administrację wojskową, różne, bo myśmy tych wyroków mieli z 50, jak nie więcej. Za każdy miesiąc jest odszkodowanie w wysokości nawet do 500 zł, a nawet i więcej. No to co, ja miałem czekać, żeby tych wyroków nie realizować, bo będę płacił odszkodowania, bo nagle ktoś przede mną ma inny wyrok. No ale ten inny wyrok to jest wyrok z miasta, to jest nasz wyrok. My sobie sami odszkodowań nie płacimy. Myśmy zapłacili do spółdzielni mieszkaniowe odszkodowania, myśmy zapłacili do innych instytucji i dzisiaj mam sytuację póki co, bo to nie wiem jak to długo będzie trwało, klarowną. Teraz chyba wpłynął jakiś wyrok o eksmisję od osoby prywatnej, tak? Prywatnie, ktoś złożył wyrok, no my się postaramy go w ciągu 3 miesięcy zrealizować, tak jak mówię. A to, że on dostanie może szybciej niż ktoś inny, ale ten ktoś inny na razie w ogóle nie będzie dostawał. W ogóle nie będzie dostawał, bo to nie jest, bo tak wygląda to, że ktoś ma prawo do lokalu socjalnego, to on ma prawo żądać od miasta mieszkania. No ja bym chciał, żeby tak ci ludzie przychodzili po kolei i wszyscy się przenosili na te socjalne mieszkania. Ja bym bardzo chciał. Czasami to pół roku trwa, zanim my kogoś przeniesiemy, żeby nie robić tego, o czym mówię, tego takiego zamieszania, tak? No są dzieci często, są osoby starsze, są osoby chore, no to są różne sytuacje. Dzisiaj na pewno nie jest tak, że problemem przy czynszach jest brak środków. To myślę, że wszyscy już mamy tą świadomość, że to nie jest taki temat, nie? Ale było tak wiele lat temu i dzisiaj prosimy wszystkich, każdy ma prawo, jeszcze raz powtórzę, odpracować, rozłożyć na raty, jakiś znaleźć pomysł na to, żeby to zlikwidować. Bo jeśli będzie tak, że będzie duża grupa ludzi, którzy nie będą tego realizowali, no to inna grupa cierpi przez to. No bo to nie jest dobry pomysł, że jak się ma mieszkanie w spółdzielni, no to trzeba płacić, a jak się ma w mieście, to nie trzeba. Zresztą byłbym też niesprawiedliwy, gdybym mówił, że to tak globalnie, nie? To tak nie jest. Nie? Większość ludzi w tej chwili płaci. Część ludzi odpracowuje, część ludzi próbuje znaleźć rozwiązania na ten stary, zaległy czynsz. On nie powstał teraz, nie? On powstawał w latach wcześniejszych, kiedy było trudniej mieszkańcom, ale część sobie poradziła, część sobie próbuje radzić teraz. No, my nie mamy żadnej innej potrzeby oprócz tego tematu. Ja to powtarzam to 5. raz i chętnie Państwu powtórzę i nie wiem, co ja przekroczyłem, jakie uprawnienia przekroczyłem, realizując wyroki o eksmisję. No nie wiem, jakie uprawnienia. To, że ktoś był przed tą osobą, a tamten był po. To, że ktoś spłacił ten cały czynsz, tak? To, że ktoś nie spłacił, ale mówi, za 3 miesiące spłacę. No to ja jestem po to, żeby z ludźmi rozmawiać.
Ustawa mówi wprost, burmistrz miasta jest dysponentem lokali mieszkalnych i burmistrz miasta stara się realizować to tak, żebym ja mógł ludziom spojrzeć w oczy. Tak? Przecież ja muszę wyjść stąd i powiedzieć coś do mieszkańców. Dlaczego ten się przeniósł? Dzisiaj pani była. Ja bym chciała w tym nowym budynku. Ja mówię, proszę panią, to są proste zasady. Do pokoju 123 złożyć wniosek, za małe, za duże. Jeśli pani mieszka gdzieś na piętrze, a pani ma jakieś problemy z chodzeniem, to na dole. No i wszystko. Panie, nie wszystko. Szkoda, że pana nie było na tej konferencji. Bo może ja nie będę. Ja to już rozumiem, bo jest sprawa, że tak powiem, jest jakieś doniesienie do prokuratury. No to no dobrze, no ja nawet jestem, że tak powiem, chcę się dowiedzieć, czy ja coś źle robię. Bo ja rozmawiam tak, ze spółdzielnią mieszkaniową. U nas są wyroki złożone i zawieszone. Pani prezes bardzo dużą pracę prowadzi, żeby jednak no też nie pozbawiać ludzi tych mieszkań. Ja mam sytuację tego typu, że w sobotę jest wyrok o eksmisję, a w piątek cała rodzina wszystko zapłaciła. No to co mam zrobić? Zrealizować ten wyrok? No póki ja jestem, to ja muszę o tym zdecydować. I ja mówię nie. Nie, wycofujemy komornika, płacą dalej, mieszkają. Cały problem tylko na tym. Ale w uchwale tam nie ma żadnych zakazów ani nakazów. Tam, ja tam nie. No który punkt tej uchwały? Który punkt? Zarzutem Macieja Szwedera jest to, że w uchwale jest zapisane, no, że prowadzenie polityki przydziału mieszkań jest niejasne. No osoby, wie pan, no jest bardzo. Na tej liście, tak, ja się. Czasami często kilkanaście lat, najstarsza osoba oczekuje od roku. Ale na co oczekuje? Siódmego. No to niech to ja panu powiem. To niech pan podejdzie i sprawdzi ten wniosek, ile propozycji ta osoba miała. Ile propozycji miała. No, że odmawiała, bo ja wiem, ja mam to z własnego doświadczenia. Państwo przecież możecie tu przyjść, posiedzieć i posłuchać. Z mojego własnego doświadczenia wynika, że nie wszyscy mają te same pomysły, tak? Że ktoś oczekuje na mieszkanie komunalne, ktoś na socjalne, a my musimy realizować wyroki. Bo dopóki wszyscy mieszkańcy nie będą płacili, to my będziemy te wyroki realizowali. A jak ktoś odmawia mieszkania komunalne, to czy to gdzieś jest odnotowane? Tak, to w tej teczce jest odnotowane. Jest odnotowane. No. Jest odnotowane. I dlatego realizujemy w ten sposób, żeby nie było żadnych zarzutów. Bo dzisiaj prosty jest zarzut. Ktoś dostał mieszkanie komunalne na Sienkiewicza, a ktoś drugi na Orlińskiego. Jak ja się z tego wytłumaczę? Bo ten dostał w budynku, gdzie są same mieszkania socjalne, a ten drugi w budynku, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa. Bo po kolei, tak? Ale co po kolei? W którym miejscu? Jeżeli mam wyroki eksmisji do zrealizowania, jeżeli ludzie dalej nie płacą czynszów, to co mam zrobić? Przydzielać mieszkania, tak? Kolejne? No to troszeczkę czasu minie. Jeszcze raz powtórzę, kończymy te przekwaterowania. Dzisiaj większość osób, które mieszka w mieszkaniach komunalnych, a szczególnie tam w tych nowych, oni wszyscy płacą, to jest ponad 5 zł za ten metr kwadratowy. Mało już zostało tych wyroków i my będziemy realizowali dalej. Następny, mamy plan budownictwa, chcemy budować, ale mówię, jeżeli będą dalej ludzie nie płacić, będziemy realizować te wyroki. No trudno, to nie mamy innego wyjścia. Proszę? Budowało lokali w ciągu ostatnich lat? No teraz będziemy oddawać razem 200. 200. Ile to, jaki to okres czasu? No to jest te lata, o których mówimy tutaj. To jest 200. No. To jest 200 fajnych mieszkań na osiedlu. I to są wszystko lokale, miasto buduje komunalne, socjalnych miasto nie buduje. Miasto buduje mieszkania komunalne, okay. Otrzymuje na to dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego pod warunkiem, że tyle samo mieszkań przeznaczy na lokale socjalne. Więc w pierwszej kolejności mieszkanie w tym nowym budynku może dostać osoba, która dzisiaj ma najem, a zamieszkuje w budynku, który został wytypowany na lokale socjalne. Może tej informacji brakuje? Może brakuje, wie pan, ale jeżeli mnie się o to nikt nie pyta, mi się robi zamieszanie, no ja, co ja mam powiedzieć? No, jeżeli mi się zarzuca, że ja jakieś, ja nie wiem, co po kumotersku, co ja tam wymyśliłem, że zrealizowałem wyrok jeden, drugi, dziesiąty, 35, tak? No to zrobiłem. I ja nie robię tego pod swoją publikę, bo ja znam takich burmistrzów, którzy tego w ogóle nie ruszają. W ogóle tym się nie zajmują. Długi rosną, nic w tym zakresie nie robią, no i są zadowoleni, bo ludzie nie mają do nich pretensji. Ale ja cieszę się z tego powodu, że zrealizowałem taki ogrom pracy i nie miałem specjalnie żadnych jakichś kłopotów z mieszkańcami, oprócz kilku wizyt przedstawicieli no, tam różnych instytucji, tak? którzy tak naprawdę zawsze bronią mieszkańców. Ja się zadaję takie proste pytanie czasami sobie, to jak ja pomagam mieszkańcom, to mnie trzeba ukarać,
Ale jak przychodzi Kowalski i mówi, że trzeba pomóc, pomóc, to on jest dobrym człowiekiem. No przecież tak nie jest. No. Że w pierwszej kolejności pokazujemy. Tego nie ma na listach, tego nie da się odczytać na listach, dlaczego ktoś został przesunięty na liście wyżej. Ale wie pan, jeżeli. Ale ja panu powiem, no jest wykaz mieszkań socjalnych, wyroków o eksmisję. Jest wyrok o eksmisję. No i każdy, kto ma ten wyrok o eksmisję, może przyjść i powiedzieć do mnie, panie burmistrzu, a dlaczego ja jeszcze nie dostałem mieszkania socjalnego, a pan za mną już dostał? Czy pan słyszał kiedyś taką informację? Bo ja nie słyszałem. No, nikt jeszcze u mnie nie był i nie prosił mnie o to, żeby zrealizować mój wyrok o eksmisję, bo ktoś inny już ma tą eksmisję zrobioną. No nikt nie był. To są te osoby często, o których się mówi, że są pominięte. Tak. To są te pominięte osoby, czyli osoby, które mają wyrok o eksmisję. No, pan Górski, Bronisław, to nie jest jakiś zabroniony, zawieszone przez spółdzielnię mieszkaniową. Spółdzielnie mieszkaniowe od 5 lat próbuje się z tym panem ułożyć. Próbuje, żeby go nie wyrzucić, żeby on został w tym mieszkaniu. I cały czas my mamy go zawieszonego. To jeśli u mnie ktoś zapłacił za mieszkanie, ja też piszę, zawieszone postępowanie. No ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby tutaj do pokoju w poniedziałek czy w czwartek przyszła osoba, mówi, panie, no myślę, ja to jestem tu na tej eksmisji i pan mi jeszcze jej nie zrobił. To ja bardzo chętnie, nie ma sprawy. No już odrobimy. Czemu mamy nie zrobić? Możemy zrobić. No. Ja się zapytałem jeszcze dziennikarzy, czy pan Schreder to on jest osamotniony, czy to jest jakaś grupa radnych, która jakby ma te same poglądy? Ja te tematy omawiałem kilkakrotnie i kilkakrotnie wyjaśniam. I wyjaśniałem radnym i wyjaśniałem i nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, bo po prostu nie mam możliwości wyjaśnienia tego w taki sposób, żeby to zostało przyjęte. Jeżeli mi się mówi, że ja pomijam wyroki o eksmisję, to ja się pytam, kto jest pokrzywdzony w tych wyrokach o eksmisję. Czy ci państwo, proszę? Pomija pan przydziały, bo tutaj nie pisze się o wyrokach o eksmisję. No ale to o tym jest, bo przecież nie, ale przydziałów, to ja panu mówię, że my możemy policzyć, ile było przydziałów na mieszkania socjalne i przydziałów na mieszkania komunalne. Bardzo mało. To wszystko to jest mowa o wyrokach o eksmisję. Dlatego, że my te wyroki realizujemy, no to myślę, że w znacznej dużej części.